No wiesz, takie mecze to się zazwyczaj 1-0 przegrywa i to jest takie, tak to w piłce jest. My akurat tu muszę pochwalić zespół za koncentrację, za to, że do samego końca staraliśmy się, mieliśmy swoje problemy i dobrze, że teraz jest ta przerwa, bo kilku zawodników, generalnie wszyscy dostaną 3 dni wolnego po to, żeby się zregenerowali i odpoczęli, bo jest kilku chorych, kilku tam mniej czy mocniej przeziębionych, poobijani, także to im dobrze zrobi. Jeżeli chodzi o same spotkanie w pierwszej połowie, wiedzieliśmy, że groźny jest Giorgio od samego początku, chcieliśmy go zneutralizować, to się na początku nie do końca udało. Później w drugiej połowie w szczególności narzuciliśmy dobry styl grania. Gratuluję Dawidowi Kudle, bo to mój dzieciak, który w 92 rocznik i w trampkarzach w Górniku Zabrze go prowadziłem i to tak zatrzymał. Także gratuluję mu postawy. No tak to w piłce często bywa, skorzystał na tym, że bramkarz Pogoni złamał wcześniej rękę i wskoczył do bramki. My sumiennie pracujemy, mam nadzieję, że po przerwie już dojdzie i Mystkowski, dojdzie i Chomczenowski. Kosta Wasiliew wróci z kadry, tak samo do tej wyższej formy trochę wróci i Karol Mackiewicz po tych urazach, także przemyślimy to teraz, jak to przygotować i czekają nas następne bardzo trudne mecze i kibicom tak samo bardzo dziękuję, bo byli z nami dzisiaj do samego końca. To jest proste, jak Kasiu Górski powiedział, pan trener, że w piłce jak nie możesz wygrać, to musisz zrobić wszystko, żeby zremisować. Nie straciliśmy bramki w kolejnym meczu i to jest bardzo duży plus, bo po tych podróżach i po tym meczu w Szczecinie było to bardzo trudne. Wiedzieliśmy też, jak to jest, a do samego końca próbowaliśmy i to chwała zawodnikom. Dziękuję, zapraszam Cię na pytania. Czy są pytania? Nie ma to. Do widzenia.